Łukasza z Wieczernika Jezus rzekł: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Słowo, które daje nam Jezus na tę piątą niedzielę wielkanocną, jest słowem prosto z Wieczernika. Po geście obmycia nóg, który w Ewangelii świętego Jana jest gestem Eucharystii, Jezus zapowiada zdradę Judasza. Jest to dla Niego bardzo trudne. A fragment, który słyszymy, jest zaraz fragmentem po tym, jak Judasz wyszedł. I zobaczcie, czym kończy się zapowiedzenie zdrady. Zapowiedzenie zdrady u Jezusa kończy się tym, że to właśnie Jezus zaczyna wychwalać Boga. Mówi się, że to jest hymn o chwale. No właśnie, Jezus mówi o tym, że Bóg go otoczy chwałą, że już go otoczył chwałą i że wzajemnie ich chwała się będzie wypełniać. No bo tak, bo z Wieczernika płynie pieśń chwały i uwielbienia w kontekście doświadczenia zdrady. Mnie osobiście ten fragment uczy tego, że kiedy i w moim życiu bywają trudy, problemy, kiedy ja też sam doświadczam jakiejś zdrady, rozczarowania, może i samotności, to jest czas na to, żeby wchodzić w uwielbienie i chwałę. I to jest może paradoks, ale to nam pokazuje dzisiaj Jezus. To jest bardzo trudne. Dlatego niesamowite jest to, że właśnie zaraz po wyjściu Judasza Jezus mówi o chwale. Mówi o konkretnej chwale, bo zapowiada zarówno mękę, krzyż, wywyższenie na krzyżu, bo to jest chwała, którą Bóg otacza Jezusa. Ale też za czwartym razem, używając czasu przyszłego, zapowiada to, że Chrystus zmartwychwstanie. Kochani, w obliczu trudności, niepowodzeń sięgajmy do oddawania chwały Bogu, bo tak jak Jezus w obliczu doświadczenia trudu, zdrady przez Judasza, właśnie do tej chwały się odwołuje, tak samo i my. Ale jest jeszcze druga część dzisiejszej Ewangelii. Dzieci. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. To są czułe słowa, które Jezus do nas wypowiada. Czułe słowa, które absolutnie pokazują nam, jak bardzo blisko jesteśmy z Bogiem. Jak bardzo blisko Jezus chce być z nami. Nie wiem jak wy, ale czytając ten fragment właśnie chciałem wysłyszeć te słowo dzieci. Będąc tam w Wieczerniku, zobaczyć się w takiej bliskości z Bogiem, z Jezusem. A potem następuje program dla całego Kościoła. Program, który nie bierze się znikąd, ale program, który bierze się z doświadczenia właśnie tego, co Chrystus zrobił kilkanaście wersów wcześniej opisu ewangelicznego. Czego? To jest program tego, że mamy się wzajemnie miłować. Że nie ma innego programu dla Kościoła niż wzajemna miłość. Że potrafimy sobie bardzo konkretnie pomagać, wspierać, umacniać. Imponuje mi to, że we wspólnocie możemy napisać, że potrzebujemy kogoś, czegoś dla naszego chorego, albo że jadę daleko i bardzo proszę was o modlitwę, albo jestem chory, albo mam problemy z dziećmi. Że możemy wzajemnie wspierać się modlitwą. To też
czyni nas właśnie Kościołem, który inni mówią, no jak oni się miłują, jak oni umią sobie wzajemnie pomagać, jak oni potrafią przygotować pewne rzeczy. Tak, to jest miłość. Nie da się tego ukryć. I to chcemy dzisiaj właśnie mocno podkreślać, że nie ma innego programu dla nas jak program miłości, program bycia przy Jezusie, program wsparcia i umocnienia. Wzajemnie się miłujcie, bo ja was umiłowałem. Nasza miłość nie płynie znikąd. Nasza miłość płynie z tego, że Chrystus właśnie nas ukochał. Czujesz się doświadczony miłością Boga? Pozwoliłeś już sobie Jezusowi umyć nogi? Bo może właśnie nasze deficyty miłości wynikają z tego, że nigdy nie pozwoliliśmy Jezusowi umyć naszych nóg. Może dlatego nie potrafimy kochać, bo sami nie przyjęliśmy miłości. Dzisiaj właśnie Bóg chce nam dawać tę miłość. Przyjmij ją i kochaj. To program dla nas. Chwała i miłość to dwa tematy dzisiejszej Ewangelii. Niech ta piąta niedziela wielkanocna prowadzi nas właśnie do oddania chwały Bogu, który jest wspaniały, mocny, który nas odkupił od naszych grzechów i daje nam życie wieczne, do Pana, który zmartwychwstał i dlatego możemy wołać radosne Alleluja. Ale doświadczenie zmartwychwstania niech nas właśnie prowadzi do niczego innego, jak tylko do tego, żeby wzajemnie się miłować. Bo to jest program Kościoła. Miłość wzajemna.